krzaki by mnie wciągnął. Wpadł do rowu. Czyż nie jest przepięknie? Dobra, głupoty gadam, a tu trzeba brać się do roboty, bo mi wszystko pomoknie i jak mi bluza nasiąknie, to w nocy zmarznę na bank. Dobra, przelazłem przez odnogę strumyka, jestem w zaroślach bambusowych. Teraz szukamy sobie naprawdę grubego bambusa, bo czym grubszy, tym większe będzie moje... Okej, wygląda na to, że najgrubsze, co znajdziemy w tym kawałku lasu, będzie takiej mniej więcej grubości. Zabieramy się do roboty. Zrobię sobie najpierw może jakąś garnko butelkę. Do tego trzeba nam będzie oddzielić bambusa poniżej przegrody. Dobra, spakowany, gotowy, ruszamy do dżungli. Jeszcze tankowanie zaliczałem i już możemy cisnąć dalej. Nie chcę się zatrzymywać, w sumie nawet nie wiem, czy w wiosce stanę coś kupić, bo pogoda się troszeczkę psuje i raczej las deszczowy na pewno będzie dzisiaj deszczowy. Ale lepiej byłoby się rozbić, zanim się porządnie rozpada. Ostatnia prosta już przed początkiem wspinaczki na górę Honba. Masyw Honby jest zamieszkany tradycyjnie przez plemię Raglaj i w ogóle to udało mi się akurat stanąć pod ich drewnianą chatą, oczywiście zmodernizowaną już o blachę palistą, ale w tle gdzieś tam przemykają wałęsające się dzieci. Raglaje są bardzo w porzo. Lecę dalej, bo zanosi się na deszcz. Okej, dojeżdżam do granicy pierwszej strefy rezerwatu. Tam jest pierwszy posterunek, za który normalnie mnie przepuszczą bez żadnych problemów w tamtym kierunku. I co? I zaczyna ładnie pachnieć lasem. I nie pada. Także dobrze, lecimy. Dobra, jestem w pierwszej strefie rezerwatu, tej nieścisłej. I tak sobie muszę jechać. Blisko chyba z 10 km jeszcze. Ale widoki ładne. Tak jak mówiłem, fajne powietrze. Jaki jest plan? Plan jest taki, że dojadę tak daleko, jak się wygodnie da motorkiem. Zakipram go w dżungli, zapnę mu koła dwoma zapięciami rowerowymi. Tak na wszelki wypadek. Nikt nie powinien ruszyć, bo tutaj mieszkają już tylko górale. No i górale, jak to wszędzie, są przyzwoici. Znaczy wszędzie poza, może za wyjątkiem Zakopanego, ale nawet przecież nasi polscy górale też są w porządku. I ci Wietnamscy niczym się nie różnią. Także motorków, od których może czyjeś życie albo zdrowie zależeć, tu w tych bardziej niedostępnych partiach gór nikt nie ukradnie. Tak samo każdy podzieli się wodą albo jedzeniem. No i co? I tyle. No niestety, pochwaliłem pogodę i zaczęło kropić. Żeby się to gorzej nie rozpadało, bo będę musiał stanąć i cały ten plecak rozsuchłać. Gdzieś tam w środku mam utknięty płaszcz przeciwdeszczowy. O! A gdyby ktoś miał potrzebę grillowania, to można sobie od razu pożyczyć liście bananowca. Bo fajny zamiennik folii aluminiowej. Przepraszam, że tak stękam, ale... O kurde, jazda na tym motorku. Zamiast trójki wrzuciłem jedynkę. Także kończę nagrywanie, bo jeszcze zęby stracę. A czym głębiej, tym oczywiście widoki lepsze i lepsze. Nie jest to co prawda taka pierwotna dżungla w tym miejscu, ale już mamy cechy lasu deszczowego. A przede wszystkim jest po prostu zielono, czego bardzo brakuje w moim mieście. Okej, ostatnia prosta przed miejscem, w którym będę kitrał motor. Minąłem właśnie dosyć ryzykowny punkt, bo jestem niedaleko drugiego posterunku, a tutaj też jest park kinowy, jakiś park rozrywki w ogóle, przez który wycinają te dżungle. Nic fajnego. No i to są kapusie po prostu. Jeszcze ze mną jakiś pies leciał, także dobrze, że już mam to za sobą. Teraz to szybko kyc i jestem na miejscu. Patrz.
wjeżdżamy na żywca prosto w las, bo nie wiem, czy mnie nie podpieprzyli. Redukcja na jedyneczkę. No i można jechać, tak się jedzie. W sumie ten model motorków jest bardzo dobry do jazdy po takich bezdrożach i dziurach. Ale nie wiem, czy uda mi się całą trasę nagrać, bo jest tu bardzo gęsto. Prowadzę tylko jedną ręką. A, tu mamy jakieś powalone drzewko. Dobra, to pierwsze wrażenia. Jeszcze nie wjechałem nawet na miejsce, żeby zaparkować motorek. Już mnie gryzą jakieś mrówki po nogach i robale. Z plusów to się jeszcze niczym nie podrapałem. Przerzucamy kamerę i lecimy pod górę. Dobra, teraz troszkę trudniejszy, ale nie za długi odcinek trasy. Oho, wisimy. Wisimy, czy wyjedziemy. Oczywiście, że tak. Czy zrobimy to bez wyłączenia kamery, to się okaże. No niestety. Ślizga mi się tylne koło, także muszę podnieść bajka. A że waży tyle, co ciężki rower. Czekajcie. No i jesteśmy w domu. Jedziemy dalej. Tylko jeszcze przydałoby mi się na niego wsiąść. Siedzimy. No to nic. Ale mnie te mrówy jedzą, albo jakieś komary. Ach. Znowu się zawiesiłem. Och, męczące dla mnie, dla motorka pewnie też. Takiego starucha grata te podjazdy, ale jeszcze kawalątek, dosłownie kawalątek. I zobaczcie, żeby bawić się w prawdziwy off-road, nie trzeba żadnych tam lateksowych wdzianek, nie trzeba bez tłumika jak pajac po wiosce jeździć. Wystarczy motorek za $100 i można nawet po takich ścieżkach latać. I jeszcze powalone drzewo. Nie zmieszczę się na motorku, to spróbuję go przeprowadzić, ale pomogę sobie silnikiem. Ła, lusterko haczy. Ła. Walczymy. Walczymy dzielnie, ale... ale bez efektów jeszcze. O kurde, krzaki by mnie wciągną. Padł do rowu. Dobra, wyciągamy, ale muszę wyłączyć kamerę. Na ścieżce kolejne powalone drzewo. Tym razem zbyt nisko, żeby już na pomagając sobie silnikiem przyprowadzić motorek. Także wystarczy. Pod tym zwalonym drzewem parkujemy i lecimy w krzaczory. Okej, okay. Na tylnym kole rowerowe zapięcie już jest, jeszcze na przód i wreszcie to, co tygryski lubią najbardziej. Poczekajcie, siedzi twardo, zielona bestia będzie sobie tu odpoczywać, trzeba ją jakoś ochrzcić w ogóle, ale to nie dzisiaj,
biorę sobie torbę z prowiantem i ahoj przygodo. Zobaczcie, czy nie jest tu przepięknie? Oczywiście, że jest. Głupio się pytam. Łapa! Może jeszcze bym sobie schował kluczyki od motoru, od domu i wielu innych rzeczy, do których te kluczyki mi się przydadzą. Nawet bardzo. Cały czas kropi. Ale jeżeli będzie lekko kropić i znajdę fajne miejsce w głębi dżungli, to tam też będzie sucho. No te wszystkie poziomy lasu troszeczkę jak dachówki zachodzą na siebie i na... Fu! Wlazłem w jakąś pajęczynę. Zobaczcie. Fuh. Się wystraszyłem tak odruchowo, ale najczęściej taką pajęczynę to sobie te przątki nefila lubią zrobić. Wyglądają bardzo imponująco, bo są wielkie, ale zupełnie niegroźne. Tutaj pozostałości szałasu albo złodziei orchidei, albo kłusowników, bo w zasadzie z miejscowych to tylko takich tutaj można spotkać. Szumi sobie strumyk, mały wodospad. A my lecimy w stronę większego. Widzę, że z mrzawki to taki konkretny deszcz się zrobił. Mam nadzieję tylko, że mi elektroniki nie pomoczy, bo naprawdę nie chcę mi się stawać tego wszystkiego pakować. No ale kawałek muszę wyjść na odsłonięte koryto rzeki, żeby się przedostać tam w górę, bliżej gęstszej dżungli. Patrzcie, jakie to wszystko jest zbutwiałe i przeżarte przez robale. Ciekawe jakie. Jak się wypada, to pójdziemy popatrzeć. O! I można się będzie wykąpać fajnie. No coś pięknego, petarda. Petarda, uwielbiam wszystkie lasy, ale chyba jednak dżunglę najbardziej. Patrzcie na to tak przy okazji przekraczania rzeczki. Powalone drzewo tutaj sobie idzie, prawda? Ale tak mu się chce żyć, że daje radę, puściło młode pączki i sobie wyrośnie w poziomie. Można? Można. O, udało mi się najgorsze przełazy przez rzeczkę już chyba zaliczyć. Nawet prawego buta mam suchego jeszcze. I zrobiło mi się za gorąco w tych ciuchach. Widzę kawałek folii przy wodospadzie, także lecę, bo może mi się przydać. No i dolazłem nad wodospad, gdzie przynajmniej na chwilę, do czasu znalezienia czegoś ciekawszego, założę bazę wypadową, zabezpieczę sobie rzeczy przed deszczem i zwyczajnie odetchnę po wspinaczce się motorkiem i pieszo stamtąd. Czyż nie jest przepięknie? Dobra, głupoty gadam, a tu trzeba brać się do roboty, bo mi wszystko pomoknie i jak mi bluza nasiąknie, to w nocy zmarznę na bank. Więc zrzucam z garba plecak, zabezpieczam to przed deszczem, zaczynam od ogarnięcia jakiegoś opału. Czymś trzeba będzie sobie, znaczy niczym nie trzeba, ale fajny klimat będzie, jak zjem na ciepło. I jak sobie zrobię kawę jak człowiek. Także tutaj proszę, zdobyczna jakaś płachta w ramach recyklingu. Jest strasznie porwana, ale lepszy ryc niż nic. Przed deszczem plecak i żar się chyba mi zabezpieczy na tyle. Miejmy nadzieję. Ło. Ale fajny efekt.
Dobra. Także co tu można jeszcze wykorzystać? O, to jest jeszcze suche, także ląduje od razu pod folią. A i kapelusz można też zdjąć, bo zaraz cały przemoknie. Dobra, działamy. W sumie ja się też rozbiorę, bo i tak zmoknę. No teraz jak ważka G. Życie ostre jak maczeta. Lecimy. Wariaciki, mordeczki. Zapraszam. Kurde, elo, do dżungli. Nie. Yo. Dobra, teraz potrzebny jest bambus. Kawałek bambusa jakiegoś grubego, żebym sobie zrobił garnek. A potem więcej drewna opałowego, bo i tak już chwilę pada. Także jak mam znaleźć suche, to znajdę suche. Jak ma być mokre, to już jest mokre. Paulo Coelho. Dobra, przelazłem przez odnogę strumyka. Jestem w zaroślach bambusowych. Teraz szukamy sobie naprawdę grubego bambusa, bo czym grubszy, tym większe będzie moje naczynie. I dobrze, żeby był świeży, bo taki, wiecie, uschnięty jest, może być już bardzo stęchły w środku. Co my tu mamy? No mamy tu drzewa, mamy tu bambusy takie bardzo dupy nieurywające. Gdzie tu jest coś wyższego? Poczekajcie. Okej, okay, wygląda na to, że najgrubsze, co znajdziemy w tym kawałku lasu, będzie takiej mniej więcej grubości. Tam jest nawet jakiś nadłamany, także biorę się za niego. Hyc. I mamy to. No jeszcze nie. Poszedł. Teraz go wytargać i sobie zrobię wszystkie naczynia. A tutaj pokażę wam roślinę, ale nie pytajcie co to, nie wiem. Wiem tylko, że ma bardzo duże listki. Spójrzcie jakie wysokie są te bambusy. Ja muszę wytargać tego agenta, także maczetę odkładam sobie na piasek, żeby mi się nie zsunęła. Sam też uważam, żeby się nie zsunąć, bo niestety nie jestem na bosaka. Dlatego, że chcę jak najwięcej zrobić, póki jest jasno, więc nie ściągam nawet butów, szkoda mi czasu. Zabieramy bambusa i lecimy. Zaraz zobaczycie, że kawał bydlaka. Chyba będę musiał go poćwiartować. Długaśny przerzut kamerki. No tutaj mamy już ponad metr od początku. I popatrzcie, lecimy sobie za tym bambusem. Tu maczeta dla skali. I tam gdzieś niknie za rzeczką. Bambus pocięty, także już go targam na miejsce obozowania. Nie jest to ciężkie, pod warunkiem, że ma się dwie ręce. Poczekaj, czyli mam zabezpieczony bagaż. Teraz już mam też zabezpieczone gotowanie herbaty, odgrzanie sobie sardynek, gdybym miał na to ochotę, albo wałówę, którą wziąłem z domu, więc można się pobawić dalej. Mamy dopiero 16 i to niespełna, a jak tylko wchodzę w las, robi się od razu ciemno. Takie uroki bliskości równika. Bardzo szybko tutaj wschodzi słońce i błyskawicznie robi się ciemno po zachodzie słońca. Tutaj jest to około godziny plus minus 18, zależy od pory roku. Ale w lesie deszczowym maksymalnie do 16 można działać bez wytypowania sobie miejsca na obóz. Przynajmniej ja tak uważam. Nie ma co niepotrzebnie ryzykować. Lepiej właśnie
się poszwędać wokół tego obozu, popatrzeć, pocieszyć dżunglą, poobserwować, co tutaj mieszka, czym też się zajmiemy oczywiście. Ale może najpierw jeszcze za jasnego się wykąpię. Pozbyłem się butów, tak jest wygodniej łazić po kamieniach. I teraz trzeba nabrać wody w rzece, żebym się tylko nie poślizgnął, bo jeszcze utopię telefon. Także ostrożnie, ostrożnie. Udało mi się w tym miejscu, które typuję na wstępne obozowisko, znaleźć gruby kawał, kurde, au, moja stopa, gruby kawał bambusa, troszkę nadpęknięty, ale być może pęknięcie nie sięga tak głęboko, żeby nie dało się z niego zrobić większego garnka niż to, co udało mi się uciąć. Dzisiaj już raczej nie, ale jutro rano na pewno prysznic o rozpadzie i zwiedzanie też dalszej części rzeczki. Także człapu, człapu. Trzeba się dobrać do tej bardziej bieżącej części rzeczki. Bo tu jest bardzo ślisko. Ja sobie lekko skaleczyłem stopę już wcześniej w mieście i teraz chodzę jak paralita. O! No i teraz tutaj można by było sobie wygodnie tej wody nabrać, ale to miejsce polecałbym do umycia tyłka, ewentualnie do przeprania t-shirta. Wodę nabiorę tu. Dlaczego? No bo tutaj ta woda nie płynie tak bystro. Widać to, może kamera odda. O, spójrzcie, mamy na dnie sporo osadu. Osadu jakiegoś, jakichś opadniętych liści. To wszystko zresztą płynie sobie, ścieka po kamieniach w czasie deszczu. Na ten kamień sikały małpy i potem można mieć jakąś tam zemstę Wietnamczyka czy faraona innego. Popatrzcie też, jaka tutaj jest potężna pajęczyna. Nie wiem, czy to też nie nefile jakieś przątki łapią sobie ważki. Troszkę słabo ją widać na telefonie, no ale co zrobimy. No i odpukać, wygląda na to, że dzisiaj pogoda będzie typowa. Typowa dla tego lasu, czyli popadało sobie w okolicach 16, a teraz już będzie git majonez. Poczekajcie, bo coś mam tu, męty jakieś. O, tak jest chyba lepiej. Także odkręcamy butle i nabieramy wody. Okej. Jeszcze jedną ciekawostkę wam sprzedam, ale wodę najpierw zakręcę. Jak taką wodę nabrać szybciej w miejscu, gdzie bystro płynie? Butelkę sobie dajemy nie tak, czyli pod prąd, a ustawiamy ją z prądem. Z prądem wtedy szybciej powietrze z butelki się wydostaje i wlewa się nam tam woda. Wow! Wygląda na to, że kamienie będą za zimne, żeby na nich wygodnie w nocy spać. Bo już są za zimne i są mokre. Ten kawałek płachty plastikowej na pewno nie wystarczy, żeby coś mądrego z tego zrobić poza daszkiem na głowę i sprzęt. Więc zobaczymy, no jeżeli się ściemni i będzie nadal lipa, to sobie natnę po prostu jakieś gałęzi, liści bambusowych czy paprocianych. To sobie podścielę pod plecy. A teraz wam jeszcze pokażę kijanki, które się zalęgły w takiej szczelinie tutaj. Albo i nie pokażę, przerzucę kamerę. Zobaczcie, parę sztuk jeszcze nie wykształciły odnóży. Śmigają sobie kijanki.
Zresztą jak tylko się ściemni, będzie taki koncert żab, że ło, super sprawa. Zabieramy się do roboty. Zrobię sobie najpierw może jakąś garnko butelkę. Do tego trzeba nam będzie oddzielić bambusa poniżej przegrody. I teraz po prostu usunę jedną przegrodę. Mam nadzieję, że to wystarczy. No niestety, bambus jest dosyć kruchy, jak nie ma się wprawy, tak jak ja na przykład, może nam popękać. Zróbcie sobie zapasy albo poćwiczcie trochę, żeby tą maczetą trafiać w miarę prostopadle. Dobra, pierwsze koty za płoty, mniej więcej dotąd wodę w tym można przechowywać. Spróbuję sobie trochę to skrócić. O. I tak wygląda naczynie w środku. Tych odłamków nie wyrzucajcie, jeżeli potrzebujecie na przykład łyżki, widelca czy pałeczek, to od razu z tego można sobie porobić. I kolejna sprawa, zamiast trytytek w sytuacjach takich naprawdę awaryjnych, widzicie, gołymi rękami można sobie oddzielać bambusowe włókna, które troszeczkę trzeba powykręcać i można sobie na przykład związać szałas, albo co tam tylko potrzebujecie sobie związać. Kilka takich kawałków bambusa już sobie naciąłem. Niektóre lepiej, niektóre gorzej. No, także później będziemy robić sobie kawę. Żarcie odgrzejemy. I w ogóle. A teraz zabierzemy się za... Chciło mnie, żeby już sobie rozpalić ognisko dla klimatu i żeby się czymś pożytecznym zająć oprócz czytania książki, ale przypomniałem sobie, że o tej porze jeszcze strażnicy parku mogą kursować dosyć aktywnie w okolicach tego drugiego posterunku, a ogień na pewno ściągnie ich uwagę. Nie chcę, żeby mnie stąd wygonili albo nie daj Boże, żeby mnie pomylili z kursownikami.